comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Dixon and Dixon and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 11 grudnia, a więc zaczynamy 11 Vlogmas. Mamy godzinę 7.56, ja o 8.20 wychodzę z domu, także mam jeszcze chwilkę czasu. Dzisiaj mam właśnie na 9 do 14.25, aczkolwiek zwalniam się z ostatniej lekcji, z racji, że jadę z mamą razem do okulisty. No, bo właśnie mam te soczewki ortokorekcyjne, które się zakłada na noc. Ci, którzy znają mnie dłużej, to wiedzą. I właśnie one są roczne bądź dłużej i na przykład jeżeli po roku skończy się termin ważności, to jest zupełnie normalne, ale jeżeli będą działać normalnie dalej, to też jest zupełnie normalne. I właśnie ja już mam rok i kilka miesięcy, coś takiego, i właśnie soczewki powoli przestają działać, więc widzę, że już żywicę troszeczkę słabiej, dlatego idziemy zobaczyć do okulisty, czy to wada soczewek, czy to po prostu moja wina, że zakładam je na zbyt krótki okres czasu, bo je się powinno zakładać no minimalnie chyba na 7 godzin, jakoś tak, a ja ostatnio kładę się spać dość późno, także lipa. No, ale dobra, już się nie będę rozgadywać, bo nie chcę się spóźnić do szkoły, pokażę wam jeszcze, w co jestem ubrana i otworzymy kalendarze. Okej, więc mam dzisiaj na sobie taką bluzę. Ta bluza, ogólnie dostaliśmy ją w szkole, to są właśnie nasze szkolne bluzy, taka czarna z kapturem, właśnie z podpisem i logiem mojej szkoły. Do tego mam pasek ze Stradivariusa, co za zaskoczenie. I do tego mam zwykłe jeansy, no i fajne skarpetki part two. No. A teraz idziemy otworzyć kalendarz. Okej, zaczniemy sobie od NIM 2 i widzę, że w NIM 2 dzisiaj mamy coś bardzo malutkiego, czyli pewnie będą to te cukierki. Tak, mamy cukierki. Spoczko. Teraz czas na herbaty. 11 jest tu. Dzisiaj mamy Craft Energy herbatkę. I ostatni kalendarz. Jest to kalendarz z musami. 11 mamy tu. Jest to coś ciężkiego. Czy to jest mus? Tak, moi drodzy, mamy musi. Dzisiaj mamy ciekawy smak. Jabłko, burak, truskawki i maliny. No, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że ten burak nie zepsuje smaku całego naszego... tutaj nam się już układają coś. Tak się prezentują rzeczy z kalendarzy, a resztę sobie otworzymy, jak już wrócę ze szkoły. No, także ja idę robić herbatkę, zjeść śniadanie i o 8.20 będę wychodzić. Także widzimy się, jak wrócę, więc pa pa! Hejka moi drodzy, mamy godzinę 15.47. Ja właśnie wróciłam ze szkoły i od okulisty. I ogólnie to jestem ślepa, totalnie nic nie widzę. Jak patrzę na kamerę, to wszystko jest rozmazane. Z racji, że miałam kroplone oczy. No osoby, które były kiedyś w okulisty, to wiedzą, słuchaj, że po prostu dają wam takie kropelki, które bardzo szczypią oczy, przez co powiększa wam się źrenica, a wy widzicie bardzo słabo z bliska. No, także totalna lipa, bo nic totalnie nie widzę. Ale no, wróciłam, także idę teraz otworzyć kalendarze adwentowe. Oprócz tego dzisiaj muszę zrobić ciasto do szkoły, z racji, że jutro mamy kiermasz taki szkolny, przyjeżdżają do nas jakieś osoby z hospicjum i właśnie robimy dla nich kiermasz szkolny. Także spoczko, więc będę robić ciasto, bo się właśnie zgłosiłam. Oprócz tego ma dzisiaj przyjść do mnie pewna ciekawa paczka. Ale jeszcze nie wiem jak to z nią będzie. Zobaczymy, czy dzisiaj przyjdzie, czy kiedy indziej. Mam nadzieję, że dzisiaj, no ale co? Idziemy otworzyć kalendarze adwentowe. Dobra, a więc czas otworzyć kalendarze. Muszę to z dość sporej odległości, bo nic nie widzę. 11 mamy tutaj w After Eight'cie. I dzisiaj prawdopodobnie mamy zwykłą czekoladkę, bo nie jest ona w żaden sposób podpisana. Okej, lecimy z następnym, czyli
ze Smartisami. Boże, z takiej odległości to jeszcze kalendarzy chyba nigdy nie trzymałam. Ok, 11 mamy tutaj i dzisiaj mamy, o, tego bałwanka. I powiem wam, że wczorajszy nie był z nadzieniem w środku, więc mam nadzieję, że ten będzie. Ciężko będzie mi złapać ostry, dlatego nawet się nie staram. Teraz może Milka, Milka, Milka. O Jezu, tu będzie ciężko znaleźć ten numerek, bo tu są takie mega malutkie. Okej, okay, nie, czekajcie, to jest 11. Tak, to jest 11. Otwieramy i dzisiaj mamy Sanie. Lopi ostrość. Okej, okay, mam nadzieję, że złapała. Wyciągam te Sanie. Teraz może kalendarz od mojej mamy, bo jestem go mega ciekawa. Tak jak, słuchajcie, codziennie. Dzisiaj mamy coś ciężkiego i coś dużego, ale co, to nie mam pojęcia. Uwaga. Okej, okay. Mamy coś takiego i kompletnie nie widzę, co tu jest napisane, więc wam nie przeczytam. O, w kamerze lepiej to widać. Ale mamy tutaj jeszcze te napisy, duże przeczytam. Hawaii Coconut Body Butter. Czyli mamy dzisiaj po prostu masełko do ciała. Czy to jest jakieś szczegółowe? Nie mam pojęcia, bo bardzo ciężko mi tu cokolwiek przeczytać. Ale otwórzmy i przeczytamy sobie. Przeczytamy, Boże, powąchamy. Pachnie bardzo ładnie kokosowo. Także super. No, czyli mamy zwyczajne masełko do ciała. Teraz z orzeszkami. I orzeszki mamy tutaj u góry. I uwaga, uwaga, Katyang Pedis. Nie wiem, co to znaczy, ale otwieramy. Mamy tutaj coś dziwnie bardzo wyglądającego. Naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, spróbuję. Smakuje jak zwykły orzeszek ziemny. Jakiś taki dość ostry. Ale ogólnie nie jest złe. I czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz z Maybelline. 11 mamy tu. Jakaś spora rzecz, wydaje mi się. I uwaga, mamy... Dobra, mamy taką malutką fiolkę. I bardzo ciężko mi odczytać, co tu jest napisane, bo są na maksa małe literki. Ale dobra, powącham to i obstawiam, że to będzie pewnie zmywacz do paznokci. Tak, jest to zmywacz do paznokci. Średni prezent, w sensie może być. Nie jest takie złe, jak dali lakier, no to fajnie, że dali właśnie też zmywacz, ale no zawsze mogło być coś lepszego. A więc tak wyglądają rzeczy z dzisiejszych adwentowych kalendarzy. I mamy makowiec. Jeszcze w dodatku przyszła paczka, na którą czekałam. Moi drodzy, mamy, słuchajcie, to, uwaga, przyszła do mnie już ta paczuszka i słuchajcie, to, co tutaj mamy, to jest paczka ze stronki Zaful. Mamy tutaj odgrom ubrań. Ja po prostu, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja jestem tak podjarana tym, co tutaj się w środku znajduje, że to jest jakiś hit, naprawdę hit. Mamy tutaj pełno ciekawych, różnych rzeczy, dlatego wszystko sobie najpierw wyciągniemy. I oczywiście z góry chciałam od razu podziękować firmie Zaful, która dała mi możliwość właśnie wybrania sobie tych ubrań wszystkich, bo mogłam właśnie sobie wybrać ubrania i stwierdziłam, że nagram dla was, słuchajcie, tutaj właśnie open box. I z racji, że pierwszy raz zamawiałam cokolwiek właśnie z Zaful, to stwierdziłam, że zrobimy od razu try on haul. Chyba takie coś. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego będę robić, ale mam tutaj naprawdę sporą ilość rzeczy. Wybrałam tutaj rzeczy naprawdę z różnych półek. Mamy na przykład zwykłe topy, mamy jedną kurtkę, mamy bluzy, sweterki, mamy nawet jeden strój kąpielowy, biżuterię. Także naprawdę jest dużo rzeczy, które wybrałam, które chcę już przetestować i już się nie mogę doczekać, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że zaczniemy otwierać z grubej rury już tak, bo nie ma co przedłużać. Oczywiście wszystkie linki do rzeczy, jak i do całego sklepu znajdziecie poniżej. Oprócz tego mam dla was kod rabatowy, który wyświetli się teraz dla was na ekranie. Także jeżeli stwierdzicie, że chcecie sobie coś kupić, przesyłki dochodzą, powiem wam, bardzo szybko. Także naprawdę spoko. A co prawda nie przychodzą z Polski, także to jest naprawdę plus. Także jeżeli będziecie chcieli coś zamówić, to powołajcie się na ten kod, bo będziecie mieli po prostu zniżkę. I co? Myślę, że zaczynamy otwieranie.
Ogólnie, tak jak mówiłam, pierwszy raz zamawiałam stronki za full, więc nie wiem, jakie rozmiarówki mają właśnie na tej stronie. Ale zobaczymy. To będzie taki właśnie try on haul. Okej, okay. I pierwszą rzeczą mamy sweterek. To jest eseczka. Okej, widzę, że on jest krótki. Jest to właśnie sweterek w serek. Tak on wygląda, taki zielony. Także co, myślę, że czas założyć. Okej, słuchajcie, sweterek prezentuje się tak. Osobiście mi on się mega podoba. Już dawno szukałam takiego sweterka w serek właśnie, żeby tutaj tak ten dekolt wyglądał. Możecie dać w komentarzu, czy wy lubicie takie sweterki, czy wam się podobają. Ja daję zdecydowanie na plus. Pierwsza rzecz już mi się podoba, także mega, mega. Dobra, ale żeby nie przedłużać jakoś mega super, żeby ten haul nie trwał też godzinę, to lecimy od razu z kolejną rzeczą. I również chyba jest to sweterek. Jejku, dość ciężki i troszkę, tak jak mówiłam, większy. Zobaczymy, przymierzę go i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Okej, okay, tak wygląda drugi sweterek. Jest on dość spory, ale wydaje mi się, że i tak wygląda w miarę git. Nie no, serio, jest spoko. Naprawdę mi się podoba. Tutaj również mamy właśnie taki dekolt jakby a la w serek. Także tak on się prezentuje. Oczywiście ja wybierałam te wszystkie ubrania, więc to będą ubrania, które oczywiście mi się podobają, aczkolwiek będziemy tutaj oczywiście sprawdzać rozmiarówki, jak to się właśnie pod tym względem prezentuje. Kolejny sweterek, w sumie nie pamiętam, jaki to jest, ale jak już jesteśmy przy sweterkach, to otwieramy sweterek. Jest on taki różowy, ma bardzo ładny kolor, też jest taki troszkę krótszy. No jest to taki po prostu najzwyklejszy różowy sweterek. Też mi się podoba. Powiem wam, że te rzeczy wyglądają naprawdę spoko. No i w sumie oczywiście nie wiem, jak będzie z jakością tych rzeczy, bo to, że one są ładne, to jest jedno, ale to, jaką mają jakość, to drugie. Okej, lecimy kolejne. Tutaj mamy chyba bluzę. Hell was boring. Co oznacza piekło było nudne. Bluza jest bardzo cienka. Jest to bluza czarna z kapturem i to jest kolejna rzecz, która mi się podoba. W sensie no, bluza jak bluza, fajny ma napis, to jest jedno. Może teraz odstąpimy trochę od sweterków i bluz i weźmiemy sobie jedyną kurtkę, którą zamówiłam, a mianowicie jest to futerko. To jest bardzo cieniutkie, czyli musiałoby być tak, myślę, że no z 10 stopni minimum. A ja też jestem wielkim zmarzluchem, więc w sumie na mnie nie musicie się patrzeć, jak ktoś nie lubi się jakoś ciepło ubierać, bo mu jest wiecznie ciepło, no to wie, jaką kurtkę sobie kupić. Okej, okay, tak wygląda ta kurtka. Jest to właśnie takie futerko. Ja wzięłam w tej kolorystyce średniej. Było jeszcze ciemniejsze i było jaśniejsze. Powiem wam, że jest mega milutkie. Jedyny właśnie minus to, że te wszystkie ubrania są na maksa cienkie. Tak, i jest to kolejna rzecz, z której jestem zadowolona, bo wygląda dokładnie tak samo, jak oczywiście na zdjęciu. Tu nie ma żadnego przekoloryzowania. Wszystko naprawdę jest dobrze wykonane. Możecie sobie tutaj właśnie zobaczyć, że naprawdę wszystko wygląda dokładnie tak samo, jak na reklamie. Lecimy z kolejną rzeczą. Nie mam pojęcia, co to jest, ale otworzymy sobie. O, mamy to. O, sweterek. Ok, kolejny sweterek. Ten jest naprawdę ciężki. To jest taki sweterek. Właśnie również tutaj w takim w dekolcie serek. Tutaj jest taki lekko postrzępiony. Ma właśnie ten dekolt taki trzykolorowy, czarno, biało, bordowy. I dodatkowo do tego bluza z przodu jest krótsza, z tyłu dłuższa. Ma tutaj właśnie takie wiązanie, które na razie średnio widać. Może jak założę właśnie ten sweterek, będzie lepiej. Sweter jest ciężki. Czuję tutaj, że na przykład ma luźne rękawy, które są dość ciężkie, ale to czyni go takim słodziutkim, jakby takim mega cieplutkim. Także wydaje mi się, że jest to kolejna naprawdę fajna rzecz. Zostało nam jeszcze trochę rzeczy, ale stwierdziłam, że może teraz przetestujemy sobie coś innego niż ubranie. A mianowicie, moi drodzy, biżuterii. Jestem bardzo ciekawa biżuterii właśnie z Zaful, bo była ona w dość niskiej cenie, a wyglądała przynajmniej na opakowaniu naprawdę fajnie. Także jestem ciekawa, jak ona się prezentuje w rzeczywistości. Ja zamówiłam pierścionki, tutaj mamy taki zestaw, mam jeszcze jeden pojedynczy i jeszcze naszyjnik. Także zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście wiadomo, nie będę nosić wszystkich naraz, chociaż tak też mi się naprawdę podoba. Są osoby, które noszą tak dużo pierścionków i to jest coś, co naprawdę spoko wygląda, ale tak wyglądają te pierścionki. Mamy tutaj właśnie fale, takie strzałki, taki po prostu jakby trójkącik. Oprócz tego mamy dwa takie troszkę większe pierścionki, serduszka i na te serduszka na kciuku bomba. I mamy też jeden wisiorek.
Jest to wisiorek z taką kłódką. Też bardzo ostatnio popularny wisiorek. Nie dam rady sobie zapiąć mocniej. Zapiąłam sobie na najluźniejszy. Jest on dotąd, ale ogólnie to da się zapiąć go również dotąd. Także ja myślę, że ja go bym tak prędzej nosiła. Wygląda to naprawdę fajnie. Ogólnie na razie nie ma ani jednej rzeczy, z której nie byłabym zadowolona. Albo czegoś, co bym nie nosiła. Ale zostało nam jeszcze kilka fajowych rzeczy, więc czas je otworzyć. Okej, powiem wam, że już w ogóle nie pamiętam, jakie rzeczy mi zostały. Także po prostu będę otwierać. Mamy tutaj koszulkę, którą chciałam ogólnie ubrać na półmetek. Jest to taka śliczna koszulka na ramionczkach. Tak ona wygląda. Właśnie takich złotych, sylwestrowych. Wygląda ona naprawdę bardzo fajnie. Z przodu oczywiście tak ona się prezentuje. Po prostu zwykła koszulka na ramionczkach. Ale powiem wam, że plecy robią robotę, bo wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I to jest koszulka, którą możemy nosić bez stanika. Jak teraz widzicie, ja na sobie nie mam żadnego stanika. I wygląda naprawdę spoko. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, bo nie pamiętam, co tutaj jeszcze sobie wybrałam. Mamy tutaj jakąś zwykłą koszulkę. Aha, taką najzwyklejszą koszulkę na ramionczkach. Okej, tak ona wygląda. Najzwyklejsza, krótka koszulka. Po prostu z dekoltem w serek na ramionczkach. Zwykła koszulka, no to co w sumie można się po niej spodziewać? Przechodzimy do następnej rzeczy i mamy tutaj kolejny sweterek. Jest to, słuchajcie, najzwyklejszy czarny sweter, tylko że po prostu z dekoltem w serek. Czyli taki po prostu zwykły sweterek w serek. Bez przedłużania przechodzimy do następnej. Mamy tutaj coś białego, nie pamiętam, co to jest. A jest to koszulka, która jest mega malutka. Jest to koszulka po prostu z napisem USA. Już widzę, że bardzo, ale to bardzo prześwitująca. No, powiem wam, że to jest rzecz, która na razie najmniej mi się podoba. Jest to zdecydowanie koszulka, którą nosi się albo na strój, albo bez stanika. Według mnie na razie najgorsza rzecz, jaka była, ale i tak myślę, że dałoby się to nosić na przykład na strój, jak się idzie na plażę, ale jakoś tak bardziej to tak so-so. Taka sama koszulka, tylko że, w sensie takiego samego kroju, ale zupełnie inna. Tylko że po prostu takie słońce, gwiazdy, księżyc. Także sobie to teraz założymy. Mam nadzieję, że będzie jakoś lepiej może uszyta. To już jest naprawdę bardzo fajna koszuleczka, którą no na 100% mogłabym tak jakoś sobie gdzieś wyjść w wakacje czy coś. Bo wygląda to naprawdę dobrze. Okej, i została nam tak naprawdę ostatnia rzecz, czyli strój kąpielowy. I jest on naprawdę przepiękny, bo jest welurkowy i wygląda przebosko. Tylko ja mam niestety taką tendencję do stroi, że bardzo często są one na mnie za duże. I tutaj widzę, że ten dół na 100% już będzie za duży. Okej, moi drodzy, więc jestem już przebrana w ten strój. I jeśli chodzi o górę, to wygląda to naprawdę spoko. Tył jest ślicznie wiązany. Przód też jest ładny. Podoba mi się to, że on właśnie tutaj jest tak fajnie zabudowany. Także to jest naprawdę, naprawdę spoko. Jeśli chodzi o dół, to jest troszkę większy problem z racji, że on jest dość spory. Okej, moi drodzy, a więc tak by się prezentował haul zakupowy. Ja myślę, że rzeczy naprawdę są spoko. Zdziwiłam się, bo obawiałam się, że 3/4 rzeczy będzie na mnie za dużych, albo że będzie jakoś źle uszytych, albo że będzie coś z nimi nie tak, a okazało się, że rzeczy naprawdę są fajne, fajnie wykonane, rozmiarówka jest naprawdę spoko, nie jest jakaś zawyżona, także szacun, naprawdę. Jeśli chodzi o mojego ulubieńca, to chyba jest to ten sweterek. Możecie pisać, która rzecz wam się najbardziej podoba. No i co, oczywiście zapraszam was do kupowania z tej stronki, bo jest zdecydowanie godna polecenia. Jeżeli będziecie już coś kupować, to przypominam o moim kodzie rabatowym, który wyświetla wam się teraz tutaj na ekranie, także polecam, polecam, naprawdę
warto. Oprócz tego linki do rzeczy, których tutaj Wam pokazałam, są oczywiście w opisie. No i co, ja idę teraz na dół ogarnąć to ciasto, które jest teraz aktualnie w piekarniku. No i za niedługo będziemy wychodzić na pole dance do Magnolii. Tak prezentują się moje plany. Hejka moi drodzy, ja już jestem w domu, w łóżku, wykąpana. Po pole dance'ie zrobiłam lekcję, właśnie skończyłam montować z vlogmasa i powiem Wam, że odkąd wróciłam z pole dance'u, to jeszcze coś dla Was nagrałam, ale vlogmas trwa już wystarczająco długo, więc stwierdziłam, że nie chcę go jeszcze, wiecie, wydłużać. Dlatego, moi drodzy, kończę tego vlogmasa właśnie w tym momencie. Także co, ja dziękuję wszystkim za tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co, a my się widzimy już w jutrzejszym vlogmasie, także pamiętajcie, żeby subskrybować. Do zobaczenia i cześć!